Dobry wieczór, kochani. Ponownie po kilku dniach jesteśmy w domu państwa Bogacki w Lubszy pod Brzegiem. Ze mną jest pani Ela, pan Wiesiu, no i autor całego zamieszania, ten malec, który się tam teraz chowa, Radek. Do dzisiaj zebraliśmy 52 tysiące złotych. Kiedy tutaj dzisiaj jechałem, byłem przekonany, że na ziemi pana Wiesława, na jego ojcowiźnie będziemy stawiali domek, no ale sytuacja wymyka się spod kontroli, dlatego że przed chwilką właśnie mieliśmy kontakt z pewną panią, która jest właścicielką domu tutaj w Lubszy, niedaleko tego domu, która początkowo chciała za to 300 tysięcy złotych, ale usłyszawszy historię państwa, być może będzie go chciała nam sprzedać za pół ceny, za 150 tysięcy złotych. To jest dom gotowy do zamieszkania. Potrzeba było drobnych poprawek tylko, jeśli chodzi o to, czego potrzebuje pani Ela, tak? Szerszych drzwi i tak dalej, ale to już pan Stonoga by nie za to bulił ze swojej kabzy. No co, powiedzcie coś, bo ja narratorem jestem tego wszystkiego, a? No dziękujemy. Bardzo dziękujemy za tą pomoc z całego serca. Pani Ela, pan się rozkręci. Pani Ela jest bardzo pogodną, kochani, osobą. Wróciliśmy właśnie z panem Wiesławem z banku, bo płaciliśmy te pieniądze z banku, żeby ich nie napadli. Ale pani Ela teraz nie płacze. No mówi, że ona nie ma czego płakać, ale jak nie ma kamery, to płacze. Jak kamera jest, to nie chce coś płakać. Ale tak naprawdę, to co pani Ela powiem ludziom? No faktycznie, jesteśmy wam bardzo wdzięczni, bo... Tak, mówię, wdzięczni z całego serca. Dlatego pana Zbyszka. Inaczej to byśmy... No niby... Ech tam. Już pani zastanowi takiego świętego nie robi, taki święty nie jest. Dziękujemy wam, kochani. Na przestrzeni kilku dni rozstrzygnie się, czy będziemy budowali dom od podstaw, czy kupimy za pół ceny dom, który już istnieje i go tylko przerobimy. A to oznaczałoby, że państwo jeszcze te święta Bożego Narodzenia spędziliby w swoim nowym, chyba wymarzonym domu. Aby się nam to udało. Dziękuję wam z całego serca. Dziękuję wam. Jesteście tacy sami wariaci jak ja. Dziękuję panu z Poznania, który tu przypędził z telewizorkiem. Dziękuję za wszystko, co zrobiliście dla tych ludzi. To jest najfajniejsza moja akcja, bo to są ludzie, którzy nie poradziliby sobie z niczym. Natomiast pani Eli jest tyle siły, że jakby ją mocniej zdenerwowało, to ona by tym wózkiem dogoniła i nakładła po łbie. Bo jest taką osobą. Dziękujemy wam z tego serca. Dobrej nocy, dobrego wieczoru i prosimy. Dzisiaj możemy poprosić o te wpłaty. Wpłacajcie. 52 tysiące to ogrom, ale potrzebujemy. Jeszcze potrzebujemy. Dobrej nocy.